I have a question. I am happy to answer. So can I ask my question? My question is related to Rupa Goswami Bhaktirasamrita Sindhu. In his book, he has described 64 angas of bhakti. And my question are, now we are in 21st century, and could you explain which angas are essential and which angas are details according to practice for like serious sadaka? What is essential and what is a detail? Więc jest taka książka zatytułowana Bhakti Rasamrita Sindhu, napisana przez Rupę Goswamiego. I w tej książce autor opisuje 64 różne gałęzie praktyki bhakti. I pytanie moje dotyczy faktu związanego z tym, że żyjemy w XXI wieku i które z tych rzeczy są istotne również dzisiaj, a które z nich są pewnym szczegółem wynikającym choćby z czasów, w których ta praca powstała. Yes, given all the... Yeah, I know. But I want to go a bit deeper, because I know that he mentioned five of them as the most... Nine is... Yes. More important? Yeah. Then among nine, five is more important. No, rozumiem, że dziewięć jest ważnych, a z tych dziewięciu pięć jest najważniejszych. And among five, a spośród tych pięciu? Also one nam sankirtana is most important. Ponieważ jedno, czyli powtarzanie imienia, powtarzanie mantry jest najważniejsze. And nam sankirtana is yuga dharma. Ponieważ to jest yuga dharma, czyli procesy na tego wieku. It is spoken, he has written this. I to jest, tam jest yes. To powiedziane, napisane. But. Ale. He, sadhu sangha. Ale musisz posiadać sadhu sangha. Sankirtan. Sankirtan. Is not alone. Jest wykonywane samotnie. Alone is kirtan. Samotnie nazywamy to kirtanem. And together congregationally is sankirtan. Zbiorowo nazywamy sankirtanem. When we have a sankirtan. Kiedy wykonujemy sankirtan. With whom we do sankirtan. To z kim robimy? We must have love each other. Powinniśmy mieć uczucie i miłość do tych innych osób, z którymi wykonujemy razem tą praktykę. That is important to maintain this. To jest ważne, żeby utrzymać to. Need to respect. Aby mieć szacunek. Be humble. Być pokornym. Don't expect respect from others. Nie oczekiwać szacunku od innych. Pati Chaitanya Mahaprabhu told. To jest to, co uczy Chaitanya. Everything is written. Wszystko jest napisane. Yeah. It's most essential. To jest najbardziej esencjonalne. Yeah, we know, but there is another factor, which is the culture factor. Wiemy o tym, ale jest jeszcze inny element, czyli element kulturowy. Even if you associate in sadhu sangha, nawet jeśli masz towarzystwo sadhu sangha, sadhus are different and they represent also some cultural background. Ci święci czy praktykujący są różni, mają różny taki kulturowy pochodzenie kulturowe. For instance, you are from India. Na przykład ty jesteś z Indii. And you dress as a Hindu. Jesteś sadhu. Ubrany jako święty, indyjski święty. And is your dress as important as other angas of bhakti? Czy twój strój jest tak ważny jak inne elementy, inne części bhakti, czy nie? Because somebody might ask, do I have to dress as the sadhu from India? Ponieważ ktoś mogę zapytać, co może zapytać, czy muszę się ubrać tak jak ty, żeby intonować mantrę i święte imię? It's a good question. To jest dobre pytanie. This is a social system. Istnieje pewien system społeczny. According to Vedic culture in India, Bharata. Zgodnie z tym systemem wedyjskim w Indiach, w Bharacie czy w Indiach. If we read a whole universe, whole world was following that. Cały wszechświat jest pod wpływem tych zasad. History in Purana. Jeśli pójdziemy, udamy się w historię, którą pisał Puran. But by time to time, ale od czasu do czasu it changes. Zmienia się. And India also divided. I Indie również są podzielone. Still now also changing. I czas również, i coś się zmienia po tym czasie. The art of creation is changing there.
ponieważ czas wpływa na zmianę wszystkiego. Now we have to understand how we can practice. No, powinniśmy się zastanowić, jak powinniśmy praktykować. According other religion and culture and climate. Zgodnie z jakimiś innymi religiami, kulturami czy innym klimatem. There is one in scripture instruction. W pismach jest jedna instrukcja. What is favorable to you? To, co jest korzystne dla ciebie? You accept. Ty przyjmujesz. What is favorable to your body? To, co jest korzystne dla twojego ciała? And mind. Umysłu. And family. Rodziny. Society. Społeczeństwa. You have to accept. Powinniśmy to zaakceptować, przyjąć. How we can practice? Jak będziemy praktykować? You have to apply your intelligence. Powinieneś użyć swojej inteligencji. And you can do this. I możesz to robić. This is inside, has spoken this. Ponieważ to jest powiedziane w ten sposób. Not you blindly follow. To nie jest tak, że w ślepy sposób podążasz za jakąś instrukcją. Therefore, dlatego in scripture, w pismach has given the authority jest podany autorytet. To a spiritual master, którym jest mistrz duchowy, who knows, który wie, how you can practice. W jaki sposób możesz praktykować. You can easily you can practice, no problem. Ponieważ w łatwy sposób możesz praktykować, nie ma z tym żadnego regarding problemu. Place, time, zgodnie z czasem, miejscem. And someone young, ponieważ ktoś jest młody, someone old, ktoś jest stary, body also different, posiadamy różne ciała, male, one female, jeden jest mężczyzną, drugi kobietą, somebody has family, ktoś ma rodzinę, somebody rich, ktoś jest bogaty, somebody is poor, ktoś jest biedny, physically not equal, financially not equal. Fizycznie jesteśmy równi, so everyone has different, każdy jest inny, but spiritually everyone is same. Ale z duchowego punktu widzenia jesteśmy jednak tacy sami. But how to practice? Ale jak praktykować? In their daily life. W codziennym życiu. It is necessary. To jest konieczne. To be intelligent. Aby być inteligentny. Also take one such realized spiritual master. Przyjąć schronienie pewnego samozrealizowanego mistrza, który może ci pomóc. And you can get perfection. I który doprowadzi cię do doskonałości. Okay. Czy to ci zadowala ta odpowiedź? So, to be honest. Tak sobie. Because Maharaj, there's another aspect. It's actually, I've got a spiritual master. Jest inny aspekt, ja posiadam mistrza. My question is more about preaching also, strategy. Moje pytanie jest odnośnie nauczania. Also preaching. To jest także nauczanie. Preaching means not some principles we preach. To nie jest tak, że uczymy pewnych zasad, jakichś reguł. Because actually I am traveling all world. Ponieważ ja podróżuję. Before I was in India. Przedtem byłem w Indiach. And I take part in a Western family. I urodziłem się w rodzinie wierzycieli, w tej samej kulturze, w tej tradycji. But after when I came. Ale później przyjechałem. And I understood. Przyjechałem na zachód, ja zrozumiałem. Also I travel in India. Nawet jak India also different India, culture. Ponieważ w Indiach również jest różna kultura. Vedic culture there, but if you go to every state, no jeśli udasz się do każdego z części Indii, tam jest inna kultura. If you go to Delhi, jak pojedziesz do Delhi, to Vrindavan, if you go to Gujarat, do Gujaratu, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh, Odisha, Bengal, Assam. There is all different languages, different their inny, food also different. Inny język, inna kultura, inne jedzenie. Different. Również ubranie jest inne. So differences there. Więc tam różnice istnieją. All are following Vedic. Ale wszyscy podążają wedyjskimi naukami. Different process there. Maybe some are Lakshmi Narayana worshiping Shiva, some are. But Vedic is there. Z różnymi procesami, które tam są opisane, ale. They are together. Ale one tam wszystkie razem występują. They are going to every pilgrimage, all in Kumbh Mela, everyone go there. Jeżeli odbywa się Kumbh Mela, to wszyscy jadą na Kumbh. Million, they are together. They're following this without any distinction. I nie ma żadnego rozróżnienia tam. But lifestyle is difference there. Ale rodzaj, styl życia jest prowadzą inny. So we no need to everything to
change. Więc nie mamy potrzeby, żeby zmieniać wszystko. For example, here cold. Ponieważ na przykład tutaj zimno. So you cannot take one gamcha sari. Więc nie możesz się ubrać w taki sposób łatwo. Już. So here is according the climate. Zgodnie z klimatem. And food. I żywność. You cannot eat the same food. Nie możesz jeść tej samej jedzenia, które jedzą tam, gdzie jest ciepły klimat. But something. Ale niektóre rzeczy. What is not favorable to our consciousness. For example. To co nie jest korzystne dla naszej drinking świadomości. Drinking alcohol. Na przykład. This is the culture here. To jest taka zwykła, spotykana rzecz tutaj. But it is not help to our consciousness. Ale to nie jest dobre dla naszej świadomości. For example, to eat meat. Na przykład, inny przykład, jedzenie mięsa. This is actually not our food. To nawet nie jest tak naprawdę jej żywność. So this is now we cannot, we no need to eat. I nie mamy potrzeby tego jeść. For other to wear a cloth. A inna rzecz, not important. Ubieranie się w jakiś określony sposób nie jest aż tak ważne, ale... To maintain a social informed system. Ale żeby utrzymać pewien społeczny system. It is there, but not easy, this is not important. To nie jest takie ważne i nie jest takie proste i nie jest takie ważne. Okay? Yeah, fine. Clear? Thank you. Wszystko jasne.